piątek i sobotę 28 i 29 września bieżącego roku odbyły się drugie Jasielskie Dni Seniora. Wielowątkowa impreza zorganizowana z myślą o starszych mieszkańcach Jasła. Na Święto Seniorów złożyły się różne zawody sportowo-rekreacyjne, akcje prozdrowotne i poradnicze-informacyjne oraz programy rozrywkowe. W pierwszym z dwóch Jasielskich Dni Seniora starsze osoby lubiące rywalizację wzięły udział w turniejach brydżowym, strzeleckim, pływackim oraz Nordic Walking. Rozgrywki brydżowe odbyły się w Jasielskim Domu Kultury. Pozostałe zawody na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Seniorzy zatroskani o swoje zdrowie i przyszłość mogli skorzystać z badań i konsultacji medycznych oraz poradnictwa w zakresie ubezpieczeń społecznych oferowanych w rozłożonych na rynku stoiskach instytucji i firm zajmujących się tymi zagadnieniami. Po południu w Parku Linowym dla uczestników sportowych zmagań zorganizowano grilla. W promieniach zachodzącego słońca, w miłej i wesołej atmosferze, seniorzy kończyli pierwszy dzień swojego święta. Drugi dzień seniorskiego świętowania rozpoczęła koncelebrowana msza święta w Jasielskiej Kolegiacie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem księdza biskupa Kazimierza Górnego. Po mszy na czele z władzami naszego miasta seniorzy przeszli do Jasielskiego Domu Kultury. W sali widowiskowej JDK uczestników wydarzenia przywitał burmistrz Jasła Ryszard Pabian w obecności Adama Owińskiego, przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Jasła, a następnie obaj panowie wręczyli nagrody zwycięzcom przeprowadzonych dzień wcześniej turniejów. I pewnie co do piękna to prawda, bo młodość zawsze jest piękna, aczkolwiek piękno jest też tutaj na tej sali, piękno, które przejawia się chociażby w Państwa doświadczeniu, w Państwa dokonaniach. Co do siły już bym pewnie polemizował. Ta siła jest również wśród Państwa. Właśnie szukałem jakiegoś lepszego określenia dla tego wieku senioralnego, czy słuszny, zaawansowany, a tutaj też chyba najlepiej pasuje piękny. Więc znów kolejny związek pomiędzy pięknem a tym wiekiem. Więc gratuluję Państwu przede wszystkim do życia tego pięknego wieku, Waszej aktywności. Waszej aktywności, bo rzeczywiście to się zmienia na przestrzeni lat. Teraz Państwo macie czas na to, na co czasem brakowało wcześniej. Na spełnienie swoich marzeń, na rozwijanie swoich pasji i tego serdecznie Państwu życzę, aby właśnie zawsze na to znaleźć chwilę i móc się w tym dokonywać. Drodzy Państwo, cóż, pozostaje, ciesząc się z tego dzisiejszego spotkania, życzyć Państwu wiele szczęścia. Wiele szczęścia, wiele pomyślności, wiele zdrowia i oby przede wszystkim Wam się chciało, bo to jest podstawą tego, aby być szczęśliwym na co dzień. Wszystkiego najlepszego. Thank you.
części artystycznej wystąpili Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, obchodzący w tym roku dziesięciolecie istnienia, wraz z 4 uczennicami Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, przy akompaniamencie Jerzego Łąckiego oraz uczestnicy zajęć recytatorsko-aktorskich i wokalnych prowadzonych w Jasielskim Domu Kultury przez wicedyrektor tej instytucji Helenę Gołębiowską i instruktorkę muzyki Ewę Grzebień. W trakcie wydarzenia zastępca burmistrza Jasła Elwira Musiałowicz-Czech przedstawiła zebranym prezentację multimedialną dotyczącą działań miasta Jasła na rzecz osób starszych. W 2018 roku prowadziliśmy również prelekcje, przekazywanie informacji o tym, jak dbać o własne zdrowie, aby zachować je jak najdłużej. Również organizowaliśmy plenerowe warsztaty promujące zdrowy styl życia i zaprosiliśmy Państwa na przystanek Kwiatową, aby tam w pięknej okoliczności o tym zdrowiu i o dbałość o niego porozmawiać. Zorganizowaliśmy również pomoc. Pomoc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Wiemy o tym, że licznie dzisiaj Państwo zebraliście i świętujemy wspólnie drugi miejski dzień seniora, ale jest też mnóstwo osób, które tej pomocy wymagają na co dzień. I tak też pracownicy socjalni udzielili 378 porad osobom starszym, bezpośrednio przebywając w ich środowisku. O dziennym domu pomocy jeszcze chętnie Państwu opowiem, ale w tym miejscu również przeprowadzaliśmy wydarzenia, które miały na celu promowanie zdrowia, promowanie chęci korzystania z życia. Rozpowszechnialiśmy materiały informacyjne promujące miejsca przyjazność seniorom. Te materiały w formie ulotek przekazywane były przede wszystkim przez kluby seniorów. W zeszłym roku na tym właśnie miejscu, w tym miejscu przekazywaliśmy pierwsze karty seniorów i do tej pory te karty seniorów trafiły do 114 osób. Organizowaliśmy spotkania z koordynatorem wolontariatu, ale również przeprowadziliśmy szkolenia, o czym bardzo często słyszeliśmy wprost od Państwa. Szkolenia dla wszystkich tych, którzy chcą w bardzo łatwy i prosty sposób poruszać się w cyberprzestrzeni. Również staramy się zapewnić bezpośrednią pomoc osobom w ich domach. I tak właśnie realizowano usługi opiekuńcze dla 95 osób, pomoc socjalną dla 359 osób i pomoc w programu operacyjnego pomoc żywnościowa dla 163 osób. Nasi seniorzy bardzo chętnie dowiadują się o swoich prawach i tak też właśnie zorganizowaliśmy poradnictwo prawne dla seniorów, ale również i poradnictwo psychologiczne. Świadczeń pieniężnych udzielono 190 osobom powyżej 60 roku życia,
a świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej 124 osobom. Teraz ten moment, w którym chciałam Państwu opowiedzieć o Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów. To miejsce, o którym bardzo długo rozmawialiśmy. Wiedzieliśmy, że taka potrzeba jest ogromna i nie mogliśmy pozwolić na to, aby taki ośrodek w mieście nie powstał. I tak też od początku stycznia 2018 roku zaprosiliśmy osoby, które chciały wziąć udział w zajęciach Dziennego Domu Pomocy, aby odwiedzili nas, aby zobaczyli, jak wygląda wewnątrz, co oferujemy, i większość z Państwa została, i bardzo się cieszę, że tak licznie uczestniczą osoby w tych zajęciach. W usługach opiekuńczych staramy się wspierać osoby, które również mają pewne trudności w przebywaniu w swoich mieszkaniach, w swoich domach. Dlatego staramy się, aby osoby, które uczestniczą w Dziennym Domu Pomocy Osobom Starszym, uczyły się czy odnajdowały się właśnie w takich tematach jak pomoc pielęgnacyjna. Zwiększamy, usprawniamy osoby, które tego wymagają, ale też i same, które o tym mówią. Staramy się, aby osoby miały kontakt z teatrem, kinem, aby często wyjeżdżały. To jest wspaniałym miejscem, ale miło jest też, kiedy czasem seniorzy opuszczą to miejsce po to, aby odetchnąć kulturą na zewnątrz. Miasto Jasło realizuje program polityki zdrowotnej bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia. W zeszłym roku z takiej formy skorzystało 637 osób. W tym roku zapraszamy wszystkich Państwa, ponieważ szczepienie przeciwko zachorowaniom na grypę rozpoczęło się 17 września. W ramach programu, o którym już przed chwilą mówiłam, programu aktywności lokalnej dla seniorów na lata 2016-2020, nasze jednostki kultury zapewniają Państwu na przykład Dom Kultury wprowadził specjalne zniżki dla seniorów na spektakle, koncerty. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje ulgowe bilety wstępu na basen oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne. Muzeum Regionalne w Jaśle oferuje ulgowe bilety dla seniorów, a Miejska Biblioteka Publiczna, oprócz tego, o czym już Państwu opowiadałam, oferuje seniorom pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach organizowanych przez tę właśnie bibliotekę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i wierzę, że jeszcze wiele działań przed nami, które będziemy mogli skierować do Państwa, ale chciałabym z Państwem pożegnać się przesłaniem, które wypowiedział kiedyś do wszystkich nas święty Jan Paweł II. Niech będzie to słowem pożegnania mojego z Państwem, ale też i życzeń na przyszłość. Bez zniechęcenia kontynuujcie Waszą drogę i niech radość będzie w sercach Waszych. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Ponieważ dzisiaj obchodzimy Jasielskie Dni Seniora, chcielibyśmy gorąco podziękować Panu Burmistrzowi miasta Jasła, Pani Wiceburmistrz i Pani Dyrektor MOPS-u za utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle. Jest to miejsce szczególnie wyjątkowe dla nas, gdzie możemy od poniedziałku do piątku aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i zainteresowanie, a także integrować się z rówieśnikami. Mamy zapewnioną fachową opiekę, wyżywienie, ćwiczenia ruchowe, wyjazdy do placówek kulturalnych, zabawę oraz wspaniałych gości. Jesteśmy bardzo wdzięczni i jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Thank you.
Jasielska Rada Seniorów długo myślała nad tym, jak zintegrować starsze pokolenie z młodszymi i w ogóle ze społeczeństwem jasielskim. I właśnie te Dni Seniora są taką okazją, żeby poznać seniorów, ich zainteresowania i żeby władza przyglądnęła się seniorom, żeby młodsi także spotkali się ze starszymi mieszkańcami Jasła. To jest doskonała okazja, żeby zintegrować społeczeństwo i pokolenia. Uczelnia ich nas woła, uczelnia nas zaprasza, świętym głosem trąga, zywa nas do wraz. Uczelnia ich nas woła, uczelnia nas zaprasza, świętym głosem trąga, zywa nas do wraz. Zabawu nam nie brak, uczelnia nas zaprasza, z pierwszym głosem zwoła, zywa nas do klas. Uczelnia już nas woła, uczelnia nas zaprasza, z pierwszym głosem zwoła, zywa nas do klas. Zaproszonym gościom oraz jasielskim seniorom życzenia złożył również ksiądz biskup Kazimierz Górny. Bardzo dziękuję za te formy pomocy i ten wolontariat nie tylko szkolnych dzieci, ale wolontariat osób starszych. To jest ogromnie ważne, żeby oni czuli się, starsi ludzie, że są we wspólnocie szanowani, że ich miejsce nie jest w jakiś sposób lekceważone. Szczęśliwy człowiek, który żyje wiarą, jest potrzebna dzisiaj, żeby dzieci i młodzież nie uciekały przed starszymi, to ci starsi powinni objawiać dobroć, cierpliwość, wyrozumiałość. Nie od razu krzyczeć, nie od razu potępiać, nie od razu przekreślać. Poczekajmy. Starszy człowiek objawia mądrość, doświadczenia, czego się nie wyczyta w książkach. Dla przykładu. Razu pewnego do Ojca Świętego przyszedł biskup Mazur, już nie żyjący, z laseczką, a był wiekiem tym samym, jak i Ojciec Święty. I kulejąc tą laseczką idzie i mówi: Ojcze Święty, starość! A Ojciec Święty popatrzył na niego, uśmiechnął się. Dziękujmy Bogu, że się zaczyna od nóg, a nie od głowy. Bardzo wam życzę, moi kochani seniorzy, ja też już jestem seniorem, więc mam prawo życzyć, bądźmy dobrymi dla każdego, cierpliwymi. A jeśli widzimy, że ktoś się gubi, to się pomódlmy za niego. Jak my nie umiemy zwrócić uwagi, jak my nie możemy pomóc inaczej, pomódl się za niego. O Panie, o Ty spojrzałeś, twoje usta, Ty wyrzekły me imię, swoją markę. Pozostałem na brzegu, razem z Tobą, zacznie dziś. Muszę powiedzieć, że Ojciec Święty głęboko wstydzili, a Ty, jeszcze raz, Ty. Nadejść taka chwila, że serce ściśnie losu pierś.
Wielu ich było na drogach wolności, znaczonych cierpieniem, krwią, łzami, drewnianymi krzyżami. Wielu ich było, siłą jedności niepodległość odzyskali. Oswobodzony orzeł dumnie rozprostował skrzydła, założył koronę. Zaczepotała radośnie biało-czerwona, rozkołysały się zwycięskie dzwony. Wielu ich było, wielu. Noszą na pasu wieczory i strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota ta szara piechota. Maszerują sercy, maszerują, zakończenie seniorzy wysłuchali prelekcji Mariusza Świątka, dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle, na temat udziału Jaślan w walkach o niepodległość. Drugie Jasielskie Dni Seniora zorganizowali burmistrz miasta Jasła i Rada Seniorów miasta Jasła we współpracy z Jasielskim Domem Kultury i Muzeum Regionalnym w Jaśle. Proszę Państwa, no, wypada troszkę też wspomnieć o kobietach. Mało kto o tym wie, że żona generała Dąbrowskiego, tego samego, który zginął jako obrońca Paryża, mieszkała w Jaśle i tutaj prowadziła pensję właśnie dla uczniów Jasielskiego Gimnazjum. Proszę Państwa, i na tych pensjach są takie relacje zachowane wielu światłych osób, że oprócz tego, że tam mieszkali, jedli i spali, to mieli zapewnioną właśnie edukację historyczną i patriotyczną. Taką instytucją, która niejako etatowo zajęła się rozpowszechnianiem patriotyzmu w 1888 SOKU, czyli Towarzystwo Gimnastyczne. Miało własną siedzibę, no, my ją znamy jako Kino Syrena, ale to jest właśnie Towarzystwo Gimnastyczne SOKU. Wielu światłych mieszkańców Jasła, lekarzy, adwokatów, profesorów gimnazjum było członkami Sokoła. Tutaj od razu w powiecie powstał taki lokalny komitet narodowy, na którego czele stanął Tadeusz Sroczyński, prezes Rady Powiatowej. Wchodziło w skład jeszcze kilkunastu innych ludzi, między innymi ksiądz Władysław Gliwa z Osobnicy, i oni podjęli się zbierania środków na utrzymanie legionów, bo legiony były formacją ochotniczą i trzeba je było utrzymać, trzeba było Austrii zapłacić za broń, za mundury, za leczenie, a także zapewnić utrzymanie w domu i sierotom. I tego podjęło się społeczeństwo polskie. Jaślanie byli w tym względzie bardzo hojni. Thank you.
Krótko i na temat. Witam bardzo serdecznie. Damian Ciborowski, prezes klubu sportowego Spit Jasło. Już po raz szósty zapraszamy Państwa 13 października o godzinie 10 na tereny, na obiekty Mosiru. Run Roll Speed, czyli biegi uliczne, jazda szybka na rolkach i na nartorolkach. Cieszymy się bardzo, że w mieście Jaśle odbywają się takie imprezy. Ta impreza rozwija się coraz bardziej. Przyjeżdżają do nas zawodnicy z terenu całej Polski. Będą przygotowane różnego rodzaju upominki, medale pamiątkowe, jakieś koszulki, nagrody do... Będą kategorie dziecięce w biegach właśnie na rolkach i na nartorolkach, ale również będą wyścigi w kategoriach open na dłuższych dystansach, czyli 5 km biegu, 10 km na rolkach lub nartorolkach. Ciekawą taką konkurencją, która odbywa się podczas tych zawodów, jest dwubój, czyli suma czasów biegu na 5 km i wyścigu na rolkach lub nartorolkach na 10 km. Także zapraszamy Państwa, jeszcze raz przypomnę, 13 października o godzinie 10 przed basenem, przed pływalnią krytą. Tam będzie odbywał się start, tam będzie biuro zawodów. Także mamy nadzieję, że pogoda jak zwykle dopisze i frekwencja również. Zapraszam. Plenerową wystawę poświęconą świętemu Janowi Pawłowi II, nad którą honorowy patronat objął ordynariusz diecezji rzeszowskiej biskup Jan Wątroba, można do 11 listopada bieżącego roku oglądać na rynku w Jaśle. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło się 26 września. Wystawa Polska miłością wskrzeszona, święty papież Polak, upamiętniająca setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, na stolicę apostolską, składa się z kilkudziesięciu plansz z wielkoformatowymi zdjęciami z różnych lat posługi kapłańskiej późniejszego papieża. Została opracowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z wydawnictwem Biały Kruk, a do Jasła trafiła za sprawą dziekana dekanatu Jasło Wschód księdza Zbigniewa Iżyka, burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana i tłumaczki dzieł papieża Polaka na język bułgarski dr Marii Szańcy, która jest kuratorem wystawy. Największy z rodu Słowian, Polak wszechczasów i honorowy obywatel miasta Jasła. A jeszcze tak bardzo szczególnie, bardzo chciałam powitać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, o których papież mówił, że są słońcami Pana Boga. I tutaj, w tym miejscu, chciałam bardzo podziękować panu burmistrzowi Ryszardowi Pabianowi i pani dyrektor MOPS-u Dorocie Lignar za powstanie środowiskowego domu samopomocy w Jaśle. Niech święty Jan Paweł II wam błogosławi za to dzieło, które stworzyliście, a o które ja zabiegałam już od wielu lat. Jan Paweł II, cały pontyfikat, był przekonany, że Polacy to naród o ogromnym potencjale talentów ducha, intelektu i woli. Był wielkim ambasadorem Polski w świecie. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Każda pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny sprawiała, że stawaliśmy się lepsi. Każdej z 9 pielgrzymek do Polski towarzyszył podniosły nastrój, radość i niezwykła życzliwość. Każde spotkanie z papieżem jednoczyło Polaków, pokazywało, że wiele nas łączy. Mi
myślę, że najlepszym zakończeniem mojego wystąpienia będą słowa wielkiego Polaka. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej polskiej ziemi, tej europejskiej ziemi, tej całej ziemi. Dlatego zaśpiewamy, zagramy, zatańczymy na siebie dzisiaj tak. Ja nie Pawle wielki, ja nie Pawle jesteś święty. Ja nie Pawle wielki, ja nie Pawle jesteś święty. Ja nie Pawle wielki, ja nie Pawle jesteś święty. Ja nie Pawle wielki, ja nie Pawle jesteś święty. Różne aspekty wolności w życiu narodów wspomniał w kontekście życia i nauczania Jana Pawła II oraz wystawy ksiądz dziekan Zbigniew Iżyk. Jan Paweł II w wszystkich wystąpieniach, jak tu pani Maria wskazała, zwłaszcza w ojczyźnie, mówił o miłości do matki, jaką jest także nasza Polska. Jak wysiadał z samolotu, całował ziemię i mówił, tu zawsze jest moja matka. I często upominał się właśnie, podnosząc głos, mówił, że ja mam prawo tak mówić, bo tu są dzieci, matki, która jest także moją matką. Bardzo dziękuję więc pani Marii za tą wystawę. Ale jeszcze jest inny aspekt wolności, bo papież mówił na Jasnej Górze, że tu zawsze byliśmy wolni. W jakim znaczeniu? Nawet wówczas właśnie, kiedy naród był zniewolony przez wiele dziesiątek lat, przez najeźdźcę, przez okupanta. Tu byliśmy wolni w sposób duchowy. I właśnie świętość papieża jest także drogą wolności, która jest nam też potrzebna. Bo jeśli nie będziemy wolni wewnętrznie od różnych nałogów, różnych zniewoleń, moi drodzy, to będziemy niewolnikami samych siebie, ale także utracimy wolność w sensie szerszym. Niech więc świętość Jana Pawła II, która wynika z tych obrazów, z życia codziennego, będzie dla nas zaproszeniem naszej wolności wewnętrznej, czyli świętości naszej. I niech będzie budowaniem tej wolności w naszej ojczyźnie. Bo pamiętajmy, wolność jest zadana nam także. Kochamy Cię.
Natomiast burmistrz Jasła Ryszard Pabian, dziękując za przybycie gościom wernisażu oraz tym, którzy go uświetnili swoimi występami, dodał, że to już trzecia wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II na Jasielskim Rynku, zorganizowana głównie staraniem dr Marii Szańcy. Ja się skupię na podziękowaniach. Na podziękowaniach dla pani doktor, bo to już trzecia wystawa, która ma miejsce na naszym Jasielskim Rynku. I dzięki niej możemy sobie przybliżyć postać już po raz kolejny świętego Jana Pawła II. Podziękowania również dla księdza Zbigniewa Jerzyka za współorganizację tego wydarzenia, ale podziękowania przede wszystkim za was, dla was, którzy zawsze byliście jednymi z najważniejszych dla Jana Pawła II. Tutaj dziękuję pani doktor, że zauważyła działania miasta na rzecz osób niepełnosprawnych. Tak, staramy się pomagać, bo to jest naszym zadaniem, to nasza rola. Podziękowania również dla tych, którzy tutaj skromnie stoją z boku, a więc chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzieży, którzy przygotowali oprawę artystyczną. I podziękowania jeszcze raz dla was, że chcieliście przyjść i oglądać tą wystawę. Mam nadzieję, że jak wszystkie poprzednie, spotkają się z miłym odbiorem, czego serdecznie wszystkim życzę. Śpiewajmy sto lat z głębi serc, miłością toast tu wznosi się. Niech dziś z Wadowic płynie pieśń, nasz Ojcze Święty, kochamy Cię. Tu bije źródło wiary Twej, bo tutaj wszystko zaczęło się. Nim stąd ruszyłeś wielki świat, słyszałeś tu pierwszy raz. Wielką dumą na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. Przypisana jest na stale instytucjom i urzędom. Gdy powiewa na ulicach, zapowiada wielkie święto. Biel i czerwień, dwa kolory, każdy Polak zna. To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiernie trwa. Oprawę artystyczną otwarcie wystawy zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle wraz z chórem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uwielbienia podziwialiśmy Cię. Błagaliśmy Pana Wszechmogącego, aby pozostawił nam tu na tej ziemi Ciebie. Wszak jeszcze przez wieczność całą będzie przebywał tam w niebie, bo dobry Pan miejsce dać tam obok siebie. Na zakończenie z krótkim programem wystąpili wychowankowie franciszkańskiej świetlicy Radosna Przystań, którzy przedstawili inscenizację poświęconą Janowi Pawłowi II, przygotowaną przez Annę Juszczyk. Z tą świętością trudna sprawa, to doprawdy nie zabawa, bo właśnie o to chodzi, że mi świętość nie wychodzi. To się złoszczę, to się gniewam, a w kościele zwykle ziewam. Nie myję się należycie, robię kleksy wciąż ze życie. Gdy wymówki słyszę taty, chciałbym napchać w uszy waty. A kiedy muszę słuchać mamy, robię minę chorej lamy. Gdy mi siostra wchodzi w drogę, mam chęci podstawić nogę. Jestem próżny i nadęty, czy ja będę kiedyś święty? Święci byli zawsze tacy dobrzy.
mądrzy, mili. Ależ Wnusiu mój kochany, święty może zostać każdy. Usiądźcie tu obok mnie, a ja opowiem wam historię o Karolu, który został papieżem. 16 października 1978 roku dla świata, a w szczególności dla Polski, był wyjątkowy dzień. Wybrano na papieża Polaka Jana Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia 16 października ogłoszono Dniem Papieskim. A czy wiecie, jakie było ulubione ciastko papieża? Nie, jakie? No powiedz, babciu. Kremówki, a także inne słodkie rzeczy, jak mówił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Babciu, babciu kochana, a ja znam piosenkę o Wadowicach i Barkę. Pragnę więc, zanim przybędę tam, gdzie program mnie poprowadzi, od razu powiedzieć, że przybywam do całej mojej ojczyzny, do wszystkich Polaków, wszystkim, którzy zechcą wspólnie ze mną modlić się i pielgrzymować duchem i sercem, będę serdecznie wdzięczny. Pax vobis. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, pokój Tobie.